Dzień dobry, witam Was na dzisiejszym live'ie, na dzisiejszym spotkaniu. Czekam na pierwszych uczestników. Jeszcze mamy kilka minut, także jak tylko się pojawicie, to oczywiście jak zawsze proszę Was o to, żebyście napisali, że już jesteście, żeby pojawiły się lajki, komentarze. Jest to bardzo miły moment, kiedy widzę, jak dołączacie do spotkania. Już są pierwsze osoby. Jeszcze nie wiem kto, ale oczywiście bardzo serdecznie witam, dzień dobry. Są już pierwsze komentarze, dzień dobry. Ten czwartek? Czwartek mamy. Czwartek, nie poniedziałek. Spotykamy się na lewach w poniedziałek i w czwartek i faktycznie czasami można się zgubić, jaki dzisiaj dzień tygodnia, ale na szczęście wszyscy działamy, pracujemy, więc kalendarze nam podpowiedzą, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia. Fantastycznie widzę, że przybywa Was w ogromnym tempie. Dzień dobry kolejnym osobom. Mamy jeszcze 2 minuty na to, żeby rozpocząć dzisiejsze spotkanie. Dlatego też poczekamy na kolejnych uczestników. Mam nadzieję, że ten dzień rozpoczął Wam się dobrze, że coś dobrego, miłego Was już dzisiaj spotkało i że pozostała część dnia również taka będzie. Także postaram się, żeby środek, żeby samo południe było pełne merytorycznej wiedzy na temat naszych perfekt kolowych produktów. Mamy jeszcze minutę, także czekamy na następnych uczestników. Jest już nas ogromna grupa. Dzień dobry kolejnym osobom. Mamy jeszcze chwilę. Dzień dobry. Ja tu po prostu widzę, jak kolejne osoby dołączają, stąd taka moja wielka radość, bo to ogromna przyjemność móc się z Wami spotykać w takiej formie, w formie online'owej, w formie wirtualnej. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy również mogli spotkać się na żywo, na kolejnych szkoleniach, na kolejnych naszych wspólnych, perfekt kolowych działaniach. Natomiast dopóki nie ma takiej możliwości na żywo osobiście, to spotykajmy się właśnie w takiej formie wirtualnej. Mamy już 12, mamy całe mnóstwo naszych partnerów i mam nadzieję również osób, które są po prostu sympatykami Perfect Call, bo dzisiejsze spotkanie jest poświęcone naszym 4 gwiazdom, fantastycznym produktom, które zebraliśmy w linię, która w 2018 roku po raz pierwszy została nagrodzona. Nagrodzona taką fantastyczną nagrodą jak Kobieca Marka Roku. Kobieca Marka Roku dla głębokiej odbudowy skóry. I w skład tej linii, w skład tego naszego rytuału pielęgnacyjnego wchodzą 4 produkty. A mianowicie kolagenowy żel do mycia twarzy, kolagenowy tonik do twarzy, kolagen złoty, 24-karatowy anti-aging i prebiotyczny krem łagodzący. I po kolei o wszystkich tych 4 produktach Wam teraz opowiem, po to, żeby generalnie też pokazać całą filozofię, jaka i myśli, jakie towarzyszą powstawaniu wszystkich produktów Perfect Call, nie tylko tych konkretnych, bo wszystkie produkty Perfect Call powstają w laboratorium, w którym tworzone są autorskie formuły Perfect Call, formuły, których głównym przesłaniem jest to, żeby współgrały, czyli żeby te produkty tworzone według tych formuł współgrały z naturalnymi mechanizmami, w które nasza skóra jest wyposażona. Nasza skóra jest fantastycznym organem, jest w ogóle naszym największym organem, bardzo ważnym organem, który chroni nas na różne sposoby przed czynnikami zewnętrznymi i to w sposób mechaniczny, czyli przed dostawaniem się różnego rodzaju substancji, jak również przed dostawaniem się różnego rodzaju substancji chemicznych, biologicznych, jak również chroni nas przed zgubnym wpływem nadmiernego promieniowania UV. Także ogromny, bardzo, bardzo ważny organ, który również pełni rolę wydzielniczą, rolę regulacji temperatury, no bo między innymi poprzez pocenie. Organ, bez którego ciężko sobie wyobrazić wiele reakcji odpornościowych. Także skóra
oprócz tego, że ma pięknie wyglądać, to ma być również zdrowa. I natura wyposażyła naszą skórę w mnóstwo mechanizmów, które ją chronią, wspierają, które pozwalają jej radzić sobie z różnymi zewnętrznymi czynnikami, na które jesteśmy narażeni. Natomiast problem zaczął się wtedy, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy być atakowani coraz większą ilością czynników zewnętrznych. Nie tylko promieniowaniem UV, nie tylko bakteriami, wirusami, ale również czynnikami chemicznymi, czyli wszystkie zanieczyszczenia, które unoszą się w powietrzu, wszystkie produkty, które nakładamy na skórę, mogą być źródłem problemów tej skóry. Tak samo bardzo duży wpływ na kondycję skóry ma to, co jemy, co pijemy, czyli w jaki sposób odżywiamy tą skórę od zewnątrz. Także współczesne czasy z jednej strony, czy to, w jaki sposób żyjemy teraz, z jednej strony wydaje się dużo łatwiejsze i prostsze niż życie 200 lat temu, ale jeżeli chodzi o obciążenie naszej skóry, to zdecydowanie skórze 200 lat temu było łatwiej, bo miała mniej czynników, które negatywnie na nią wpływały. Przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych, na co teraz jesteśmy narażeni, czyli spędzamy większość swojego czasu w pomieszczeniach na razie jeszcze ogrzewanych, ogrzewaniem centralnym, czyli znowu to powietrze jest tam przesuszone, jest pełne kurzu i różnego innego rodzaju patogenów, czy narażenie później na klimatyzację, te osoby, które będą przebywały w pomieszczeniach klimatyzowanych, czy przebywały w zeszłym roku na przykład, doskonale wiedzą, jak skóra źle reaguje na klimatyzację. Także tych czynników, które mogą uszkadzać te nasze naturalne bariery ochronne naszej skóry, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego my, tworząc formuły kosmetyków Perfect Call, dbamy o to, żeby one współgrały, żeby te składniki tych kosmetyków współgrały z naturalnymi mechanizmami ochronnymi naszej skóry. I powiem Wam tak, ja korzystam z tych kosmetyków 6 rok i miałam okazję wczoraj oglądać swój film, który gdzieś tam został mi nakręcony w 2011 roku, czyli 9 lat temu. I trochę chwyciłam się za głowę, jak wtedy wyglądała moja skóra, a jak wygląda teraz. Jaki nastąpił skok jakościowy w stosunku do tego, co było 9 lat wcześniej. A przecież 9 lat wcześniej byłam radykalnie młodsza. Byłam osobą przed 40. Także to jest coś niesamowitego. Więc z tą większą radością dzisiaj szykowałam się na tego live'a, szykowałam się na to spotkanie, bo tak mocno, mocno wczoraj zobaczyłam różnicę w jakości skóry i w kondycji tej skóry właśnie na tej przestrzeni tego czasu. W skład naszej linii głęboka odbudowa skóry, tak jak Wam powiedziałam na początku, wchodzą cztery kosmetyki. Cztery kosmetyki, które są całą linią pielęgnacyjną od A do Z, bo każda pielęgnacja, niezależnie od tego, na jakich produktach jest oparta, czy z jakiej firmy produktach jest oparta, powinna zacząć się od skutecznego umycia skóry. Po całym dniu, czy się malujemy, czy nie, mamy na skórze całe mnóstwo różnego rodzaju zanieczyszczeń, a jak się malujemy, no to jeszcze na dodatek mamy, no już może nie pełny makijaż, ale pozostałości po tym makijażu. Więc kluczowym jest, żeby zacząć każdą pielęgnację od jak najlepszego oczyszczenia tej twarzy, usunięcia zabrudzeń z tej twarzy. No i teraz to, co oferuje rynek, to jest szaleństwo. Produkty do demakijażu, różnego rodzaju płyny, mleczka, produkty 2 w 1, 3 w 1. Ja powiem Wam, nie do końca zawsze rozumiem na przykład ideę produktów 2 w 1 czy 3 w 1, bo często są to produkty, które są reklamowane jako te, które myją i tonizują. A mycie i tonizacja to są dwa zupełnie osobne procesy, więc ja naprawdę nie wiem, jak można połączyć te dwie rzeczy w jednym produkcie. No ale faktycznie mnogość tych produktów dostępnych na rynku sprawia, że łatwo jest popełnić błędy pielęgnacyjne już na tym pierwszym etapie. Dlatego my w Perfect Call sięgnęliśmy po maksymalną prostotę, a jednocześnie skuteczność. I stworzyliśmy kolagenowy żel do mycia twarzy,
który jest jednocześnie sposobem na demakijaż i umycie skóry. Jeden produkt, który usunie zarówno makijaż wodoodporny, jak i po prostu codzienne zabrudzenia. Bardzo delikatny, on jest świetny również dla skór bardzo młodych, nawet dla dzieci, niemowląt, bo jest oparty o bardzo delikatne składniki myjące. Składniki myjące pochodzenia roślinnego. I tutaj przejadę się trochę będę mówiła o tym, nie o tym, co jest u nas, ale o tym, co jest na rynku. Ponieważ wiele produktów myjących na rynku zawiera bardzo agresywne składniki myjące i takim podstawowym składnikiem myjącym wszechobecnym w większości produktów do mycia jest SLS, sodium laureth sulfate, tam jest TH na końcu, sodium laureth sulfate. Jest to siarczan, który jest detergentem i stosowany jest naprawdę, wierzcie mi, w przeróżnych produktach do mycia. On bardzo skutecznie usuwa tłuszcz i to jest jego wielka zaleta. Natomiast niestety, i to już wiadomo od wielu, wielu lat, ma bardzo niekorzystny wpływ na skórę. I w 2010 roku WHO opublikowało raport, w którym to raporcie wskazało SLS jako jeden z czynników zwiększających nadwrażliwość skóry na czynniki zewnętrzne. Czyli właśnie na to wszystko, czym ta skóra jest atakowana. Czy produkt, który tak naprawdę mają tą skórę myć, osłabia ją. Dlatego też my w naszym kolagenowym żelu do mycia twarzy zastosowaliśmy roślinne substancje myjące, które owszem tą skórę myją, ale jej nie demolują, nie robią jej krzywdy. Dodatkowo jest to produkt wzbogacony oczywiście o kolagen. Kolagen, który... No o kolagenie można godzinami, ale obiecuję, że dzisiaj godzinami o kolagenie nie będę mówiła. Natomiast kolagen jest tutaj takim związkiem łagodzącym, wyciszającym ewentualne stany zapalne, czyli już dającym na etapie mycia pełen komfort stosowania. Tutaj mamy też związki, które używa się w płynach do soczewek kontaktowych, w takich płynach, w których się soczewki namacza. I są to płyny, które skutecznie rozpuszczają tłuszcz i białko. No właśnie po to, żeby wzmocnić ten efekt demakijażu produktów wodoodpornych. Bo jeżeli są produkty wodoodporne, to one są zwykle zmywalne związkami tłuszczowymi lub białkowymi. Dlatego też my zastosowaliśmy te związki bardzo bezpieczne, bardzo delikatne, no bo skoro wykorzystuje się je w płynach do soczewek, no to... I później te soczewki nakłada się na gałkę oczną, to nie trzeba nawet być specjalistą, żeby poczuć, jak one są delikatne. No właśnie po to, żeby wzmocnić ten efekt demakijażu. Bardzo proste użycie, produkt szalenie wydajny. Wystarczy tak naprawdę kropla, którą wyciśniecie z tej pompki, żeby umyć buzię. Można zastosować jakąś gąbeczkę, jakiekolwiek inne rozwiązanie, które nam uskuteczni ten proces. Natomiast jeżeli chodzi o demakijaż oczu, ja sama kresek na powiekach nie maluję, natomiast mam 22-letnią córkę, która jest mistrzynią w malowaniu pięknych kresek eyelinerem i zmycie za pomocą tego żelu takiej kreski jest bardzo proste. Wystarczy do tego zastosować taki klasyczny bawełniany wacik i po prostu taką kreskę domyć, wykorzystując dokładnie ten sam produkt. Czyli jednym produktem przygotowujemy skórę do dalszej pielęgnacji. I następnym krokiem pielęgnacji, czyli jak już tą skórę mamy umytą, jest stonizowanie tej skóry. I to jest niesamowite, że to jest jeden z najczęściej pomijanych kroków w pielęgnacji. I często jest tak, że jak jestem na spotkaniach i pytam panie, jak wygląda ta ich pielęgnacja, no to właśnie jest jakiś tam produkt, który myje skórę, jak zwykle jakieś mleczko, 2, 3, 5 w jednym, no i potem nakładają produkty pielęgnacyjne, czyli krem. No i wtedy ja zawsze zadaję pytanie, a tonik? Co robi tonik? Tonik przywraca właściwe pH, czyli odczyn kwaśno-zasadowy skóry. Nasza skóra fizjologicznie ma pH na poziomie mniej więcej 5,5. Oczywiście jest to, tam jest pewna tolerancja, są osoby, które będą miały skórę pH, naturalne pH skóry 5,2, będą takie, które będą miały 5,6, ale przyjmuje się średnio, że ta pH skóry to jest 5,5.
Każde mycie, żeby w ogóle można było umyć skórę, odbywa się w środowisku neutralnym, czyli mniej więcej na poziomie pH 7. Natomiast, żeby móc mówić o zdrowej skórze, to należy po umyciu tej skórze przywrócić właściwe pH i do tego wykorzystuje się tonik. Dlatego nie ma możliwości, żeby dobrze skórę pielęgnowały, myły i pielęgnowały produkty na przykład dwa w jednym, te, które myją i tonizują, bo to są dwa zupełnie różne procesy. Zupełnie różnych substancji się do tego wykorzystuje. Dlaczego tak ważne jest właściwe pH skóry? Właściwe pH skóry jest ważne dlatego, żeby na naszej skórze rozwijały się prawidłowe bakterie. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że na powierzchni naszej skóry żyje miliardy patogenów, miliardy różnego rodzaju zarazków, i tych dobrych, i tych złych. I dopóki nasze dobre bakterie, te, które są naszym wsparciem, są naszą linią obrony, są we właściwej kondycji, jest ich odpowiednia ilość, to one nie dopuszczają do namnażania się szkodliwych bakterii, wirusów i grzybów. W ten sposób powstrzymujemy rozwój wszelkich stanów zapalnych na skórze, przesuszeń, pomagamy skórze trądzikowej, czyli utrzymujemy właściwą florę bakteryjną na skórze. I bez przywrócenia po umyciu prawidłowego pH skóry ciężko mówić w ogóle o rozwoju prawidłowej flory bakteryjnej, bo nasza prawidłowa flora bakteryjna rozwija się no właśnie w tym środowisku o pH 5,5. Dlatego też wszystkie nasze produkty, nie tylko tonik, nie tylko żel do mycia twarzy, tylko wszystkie nasze produkty wzbogacone są o takie związki, które się nazywają prebiotyki. O związki o działaniu prebiotycznym. Nie probiotycznym, bo probiotyki to są dobre bakterie, czyli te substancje, które nam dostarczają dobrych bakterii. Natomiast prebiotyki to są takie związki, między innymi enzymy, które wspierają te nasze prawidłowe bakterie, pomagają w ich właściwym rozwoju i właściwym namnażaniu. I w każdym z naszych produktów znajdziecie substancje prebiotyczne i czy to będzie tonik, czy to będzie żel do mycia twarzy, czy to będą produkty już później odżywcze, wszystkie one w swoim składzie zawierają różnego rodzaju prebiotyki. Ja Wam tutaj teraz tych wszystkich probiotyków wymieniać nie będę, bo jest ich bardzo dużo. Natomiast istotne jest to, że na każdym etapie pielęgnacji dbamy o to, żeby te bariery, w które nasza skóra została w sposób naturalny wyposażona, wspierać, żeby skórze tak naprawdę przede wszystkim nie przeszkadzać. Tonik stosujemy na skórę umytą kolagenowym żelem do mycia twarzy. Często zdarza się też, że tym tonikiem gdzieś tam domywamy jakieś pozostałości, których nie domyliśmy, pozostałości zabrudzeń czy makijażu, których nie domyliśmy żelem. Ten tonik jest bardzo delikatny. Jest to fantastyczny sposób na to, żeby mieć takie uczucie lekkości na skórze. To jest w ogóle charakterystyczne, że już po użyciu kolagenowego żelu do mycia twarzy nie mamy takiego efektu ściągnięcia, tylko mamy uczucie świeżości na skórze. Jeżeli jeszcze tą skórę dodatkowo przetrzemy, a powinniśmy to zrobić, to jest obowiązkowy krok, kolagenowym tonikiem do twarzy, to mamy uczucie komfortu na tej skórze i mamy tą skórę przygotowaną do dalszej pielęgnacji. A dalsza pielęgnacja to jest nałożenie na skórę produktu odżywczego. I w linii głęboka odbudowa skóry mamy absolutną gwiazdę, absolutny hit. To jest produkt, który ujął za serca tysiące użytkowników, którzy, szczególnie pań, które doceniają ten produkt za bardzo szybki, spektakularny efekt przeciwstarzeniowy na skórze. I powiem Wam jako ciekawostkę, pod poprzednim live'em na temat aloesu pojawił się jeden z komentarzy, że to jest niemożliwe, żeby prezenterka, czyli żebym ja, miała tak gładką skórę, żebym tak bardzo zmarszczek nie miała. Ja oczywiście coś tam na skórze jak poruszam, to mam, natomiast faktycznie jest ich niewiele.
I ta pani, która skomentowała, napisała ten komentarz, mówi, że to jest niemożliwe, żeby uzyskać taki efekt tylko kosmetykiem. Czyli sugerowała, że musiałam korzystać z jakichś zabiegów medycyny estetycznej. Te osoby, które znają mnie bliżej, a jest ich całe mnóstwo partnerów Perfect Call, doskonale wiedzą, że z żadnych zabiegów medycyny estetycznej nigdy nie korzystałam, że mam pełną ruchomość wszystkich partii twarzy, niektórych aż za bardzo. Natomiast moim wielkim sprzymierzeńcem w walce z upływem czasu jest właśnie kolagen złoty 24-karatowy anti-aging. To jest produkt, który w sposób spektakularny i bardzo szybki wpływa odmładzająco na naszą skórę. Do tego stopnia, że poprawia się owal twarzy, wypłycają się zmarszczki, zmniejsza się widoczność bruzd. Tutaj głównym czynnikiem, oczywiście odbudowującym głębokie warstwy skóry, jest kolagen. I kolagen jest takim związkiem, który ma bardzo szerokie zastosowanie. Przy wielu problemach skórnych użyjemy kolagenu. Dlatego też można kolagen nazywać takim, jakby zaliczyć do grupy takich związków, o których coraz bardziej, coraz głośniej się mówi, czyli adaptogenów. Adaptogeny to są właśnie takie związki, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby skóry. I kolagen jest właśnie takim adaptogenem, bo zastosujemy go zarówno przy skórze trądzikowej, ale zastosujemy też kolagen przy takiej skórze, która ma różnego rodzaju problemy zapalne, ale również użyjemy go przy skórze starzejącej się. I tutaj w kolagenie złotym, takim głównym składnikiem, bo nie jedynym, bo jest to produkt bardzo, bardzo bogaty w skład, który został użyty, żeby działać bardzo, bardzo inteligentnie na skórze, czyli być takim adaptogenem, jest właśnie kolagen. Ten kolagen połączyliśmy z kwasem hialuronowym, który jest kolejnym związkiem z grupy adaptogenów, z kwasem hialuronowym w trzech frakcjach. W ogóle we wszystkich naszych produktach, których używamy kwasu hialuronowego, to używamy trzech frakcji kwasu hialuronowego. Po co? Po to, żeby nawadniać i nawilżać skórę na różnych jej poziomach. Czyli mamy użyty kwas hialuronowy dużocząsteczkowy, który operuje nam na powierzchni skóry i wchodzi w skład warstwy hydrolipidowej, czyli tej bariery wodno-tłuszczowej. Mamy cząsteczkę kwasu hialuronowego o wielkości takiej średniej, która dostaje nam się do górnych warstw naskórka i tam dba o to, żeby tą wodę trzymać i wiązać. No i mamy drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy, który wraz z innymi związkami aktywnymi dostaje się głębiej do żywych warstw skóry po to, żeby tam wiązać wodę. Kwas hialuronowy jest takim związkiem, który jest właśnie odpowiedzialny za wiązanie wody. Między 200 a 600 cząsteczek wody jedna cząsteczka kwasu hialuronowego jest w stanie przytrzymać. Czyli on stanowi takie wypełnienie struktur budowanych przez kolagen. Kolejnym składnikiem tego produktu, to będzie długi live, coś czuję. Kolejnym składnikiem tego produktu są płatki 24 bioaktywnego złota. I jak popatrzycie tutaj bliżej, mam nadzieję, że w kamerze to widać, to w produkcie zawieszone są płatki 24-karatowego bioaktywnego złota. Dlaczego tak to mocno podkreślam, te 24 karaty i bioaktywność? Przypomnijcie sobie taką sytuację, jak na powiece, jak byliście dzieciakami, robił się jęczmień, to przeważnie babcia mówiła, wypasz obrączkę, ściągała swoją złotą obrączkę, mówiła, wypasz obrączkę i pocieraj ten jęczmień. Ponieważ okazuje się, babcia wiedziała, że to jest skuteczne, natomiast podejrzewam, że nie każda babcia potrafiłaby wyjaśnić dlaczego. Dzisiaj my w Perfect Callu wiemy, dlaczego również w przypadku jęczmienia 24-karatowe złoto działa i wykorzystujemy to w sposób bardzo świadomy. Przede wszystkim w kolagenie złotym. Otóż, kiedy pocieramy 24-karatowym złotem, czyli jakby robimy masaż tym 24-karatowym złotem, to uwalniają się ujemne jony złota i one mają działanie przeciwzapalne, regenerujące, są silnym antyoksydantem, czyli wyłapują wolne rodniki i ten efekt na jęczmieniu można było zaobserwować w ciągu kilku dni i tak samo w ciągu kilku dni stosowania tego produktu obserwujemy już efekty w postaci piękniej wyglądającej skóry. Ale to jest nie wszystko, co jest w tym produkcie.
Mamy tutaj również związek, który również zalicza się do adaptogenów, czyli genisteinę. Jest to roślinny związek, który, uwaga, i tutaj dużymi literami będę mówiła, naśladuje w naszej skórze działanie hormonów żeńskich estrogenów. To nie są estrogeny, ale wpływają na komórki produkujące kolagen, ta genisteina wpływa na komórki produkujące kolagen, czyli na fibroblasty, tak jak żeńskie hormony. Dlatego kolagen, który dodaliśmy tutaj do tego produktu, który jest bazą tego produktu, działa tak skutecznie i tak efektywnie. Tak szybko widzimy efekty przeciwstarzeniowe i wypłycenia zmarszczek przy zastosowaniu kolagenu złotego. Bo właśnie działamy na różnych płaszczyznach, czyli z jednej strony dostarczamy budulca, a z drugiej strony dostarczamy impulsu do produkcji nowych włókien kolagenowych. A te nowe włókna kolagenowe są odpowiedzialne za to, żeby skóra miała odpowiednią gęstość, odpowiednią jędrność, żeby dzięki dostarczeniu kwasu hialuronowego trzymała odpowiednią ilość wody, czyli żeby po prostu wyglądała tak młodo, jak się da w tym momencie życia, w którym jesteśmy. Natomiast tu jest znak, jak wspominałam, całe mnóstwo fantastycznych składników. I chciałam Wam powiedzieć jeszcze o trzech, które też zaliczamy do grupy adaptogenów, czyli tych inteligentnie działających na skórze w zależności od jej potrzeb składnikach. I są to ekstrakty roślinne. Ekstrakt z kadzidłowca. Słuchajcie, co za słowo? Kadzidłowiec. Ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego. Ekstrakt z zielonej herbaty. I ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej. Dzisiaj mam ćwiczenia z dykcji. I okazuje się, że te trzy ekstrakty roślinne, działające właśnie jak adaptogeny, wspierają dodatkowo ten efekt przeciwstarzeniowy. I ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego ma takie działanie, które pozwala wyciszać wszelkie stany zapalne. Jest takim kojącym plasterkiem na naszą skórę. Więc fantastycznie sprawdza się tam, gdzie skóra wykazuje jakieś tendencje zapalne. Bardzo mocno współdziała, czyli pomaga w produkcji kolagenu. To jest oczywiście bardzo skomplikowany proces, ja go tutaj nawet nie podejmuję się wyzwania wyjaśniania tego. Natomiast w efekcie finalnym mamy połączenie takich składników, które cały czas pracują w jednym celu, żeby skutecznie odbudowywać kolagen w naszej skórze. Ekstrakt z zielonej herbaty ma znowu działanie przeciwbakteryjne, odkażające, oczyszczające, odtoksyczniające skórę, takie łagodzące, ochronne, świetnie działa w przypadku wszelkich problemów z naczynkami krwionośnymi, także takie działanie tonizujące, zmniejszające zaczerwienienia skóry, stabilizujące działanie gruczołów łojowych, w związku z tym ta skóra, no właśnie, bo to jest ciekawe, jak popatrzycie na pielęgnację Perfect Call, to my nie mamy produktów dedykowanych do problemów skórnych. Mamy produkty dedykowane do skóry, po to, żeby ją doprowadzać do stanu normalności. Niezależnie od tego, jaki jest punkt wyjściowy, czy masz skórę przesuszoną, czy masz skórę przetłuszczającą się, stosując produkty Perfect Call, zbliżasz się maksymalnie jak się da do ideału, czyli do skóry normalnej. I między innymi tak działa kolagen złoty. On również pozwala skórze wracać do tej idealnej pozycji, czyli do pozycji skóry normalnej. No i tutaj właśnie ekstrakt z zielonej herbaty również w tym bierze udział poprzez normalizację pracy gruczołów łojowych. Przez normalizację rozumiemy nie tylko zmniejszanie ich pracy, ale jeżeli one działają za słabo, no to potrzeba jest, żeby zaczęły pracować intensywniej. I tutaj ekstrakt z zielonej herbaty ma takie właściwości, czy ten proces reguluje. Jest również bardzo silnym antyoksydantem, czyli znowu powstrzymuje rozwój wolnych rodników, które to wolne rodniki uszkadzają komórki naszej skóry. No i ekstrakt z korzenia z lukrecji gładkiej. To jest taki związek, który znowu współdziała z kwasem hialuronowym, zwiększając jego efektywność w wiązaniu wody w naszej skórze. Jest bardzo też istotnym składnikiem, jeżeli chodzi o zmniejszenie widoczności przebarwień. Adaptogen. Inteligentnie dostosowuje się do potrzeb skóry. Kolagen złoty to jest temat rzeka.
Natomiast nie byłoby pełnej pielęgnacji, gdyby nie zamknąć jej odpowiednim kremem. Czyli skóra została umyta, stonizowana, nakarmiona, uderzamy w ten sposób w podstawową potrzebę pań po 35 roku życia, a czasami nawet i tych młodszych, czyli zachowania skóry w młodym wyglądzie. I to jest gwiazda, to jest mistrz świata. Natomiast mistrz świata też potrzebuje wsparcia i tym wsparciem jest odpowiedni krem. My przez długi czas w Perfect Call w ofercie mieliśmy autentycznie jeden krem, co zawsze budziło duże zdziwienie u pań podczas spotkań, ponieważ większość pań, które w jakikolwiek sposób świadomie dbają o swoją skórę, przyzwyczajone są co najmniej do trzech produktów do używania, czyli do kremu na dzień, na noc i pod oczy. A my w Perfect Call proponujemy jeden krem. No teraz mamy jeszcze drugi krem hialuronowy, ale on dedykowany jest do innej grupy i wiekowej, i do innych skór. Natomiast prebiotyczny krem łagodzący jest faktycznie takim kremem, z którym zaprzyjaźnia się większość naszych klientek i klientów. Jest to produkt, który jest produktem na dzień i na noc. Jest to produkt do stosowania na skórę w okolicach oczu. Jest to produkt, którego używa moja 22-letnia córka, którego używam ja i którego używa moja 80-letnia mama. I wszystkie jakby czerpiemy korzyści z tego, w jaki sposób ten produkt jest sformułowany, jak jest stworzony. Ponieważ to jest przykład właśnie zastosowania i połączenia składników, które zaliczają się do grupy adaptogenów, czyli takich składników, które działają inteligentnie na naszej skórze. Przede wszystkim mamy tutaj dużą zawartość masła shea, bo to jest baza tego kremu. Masło shea jest właśnie jednym z adaptogenów. Mamy tutaj oczywiście ogrom prebiotyków i prebiotyki, które są tutaj zawarte, pozwolę sobie wymienić, bo są naprawdę niezwykłe. Mamy ksylitol, mamy laktidol i mamy taki związek, który składa się z czterech prebiotyków. Jego nazwa, i to w Inchi znajdziecie, SCD Extra. I to są prebiotyki, które powstają w procesie fermentacji otrębów ryżowych i to jest źródło silnych antyoksydantów, ryżu brązowego. I tutaj mamy znowu bogate źródło witamin z grupy B, jak również niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. I te niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe wchodzą w skład naszej bariery hydrolipidowej. Mamy tutaj również efekty fermentacji owoców papai i to jest znowu skarbnica enzymów i aminokwasów o takich bardzo, bardzo głębokich działaniach, właściwościach pielęgnacyjnych. Jak również mamy probiotyki, które powstają w procesie fermentacji alg, które są bogatym źródłem mikroelementów. Czyli znowu dbamy o wszystkie aspekty zdrowia skóry, a prebiotyki jako takie dbają o prawidłową florę bakteryjną na naszej skórze. Także masło shea, bogactwo prebiotyków. Mamy tutaj również związki wchodzące w skład takiej grupy, którą określa się, uwaga, będzie znowu kolejne trudne słowo, peptydy biomimetyczne. Uczyłam się tego dzisiaj całe przedpołudnie. Biomimetyczne. Peptydy biomimetyczne to są takie związki, które odpowiadają budową dokładnie składnikom naszej skóry. I tutaj do peptydów biomimetycznych zaliczamy zarówno skwalen, jak i ceramidy, czyli te związki, które budują warstwę rogową, które są cementem międzykomórkowym naszej skóry, masło shea, trójglicerydy i lecytynę, które znowu są istotne dla odbudowy części lipidowej, bariery hydrolipidowej naszej skóry. W tym kremie mamy również zmikronizowany bursztyn. Bursztyn, słuchajcie, jest najstarszym składnikiem anti-aging znanym w historii, w kosmetyce. On był stosowany już w starożytnym Egipcie po to, żeby wspierać skórę w walce z procesami starzenia. W naszym produkcie zmikronizowany bursztyn również właśnie dzięki swoim właściwościom, szczególnie właściwościom antyoksydacyjnym, jest składnikiem anti-aging, ale również daje nam takie fantastyczne satynowe wykończenie skóry.
To jest coś, co bardzo wiele klientek docenia i klientów również, że skóra po zastosowaniu tego kremu jest rozświetlona. Ona nie jest świecąca się, tylko jest rozświetlona, ma taki bardzo zdrowy wygląd. I tutaj tym jednym ze składników jest również bursztyn, który zmikronizowany bursztyn, ten pył bursztynowy, który daje taki efekt satynowego wykończenia. Mamy tutaj również związki srebra, które mają działanie przeciwzapalne, więc fantastyczny produkt również przy skórach problematycznych, czyli również u osób młodych, tam gdzie skóra walczy, gdzie to ciągłe zaburzenie równowagi, kiedy ta flora bakteryjna non-stop na skórze ulega zaburzeniu, to fantastycznie się sprawdza ten krem, ponieważ on będzie nam dzięki zawartości prebiotyków, dzięki zawartości związków srebra, dzięki zawartości dużej grupy antyoksydantów, będzie nam tą sytuację na skórze stabilizował. Bo musicie wiedzieć, że nasza zdrowa skóra, skóra normalna, właściwie pielęgnowana, ma fantastycznie działającą, naturalną barierę hydrolipidową. I tak naprawdę cała nasza pielęgnacja jest tak skonstruowana, żeby finalnie po przeprowadzeniu tej pielęgnacji na skórze było właściwe pH, czyli takie w okolicach 5,5, żeby wesprzeć prawidłowe bakterie na tej skórze, żeby dostarczyć naturalnie kwas hialuronowy naturalnie w naszej skórze występuje, tylko oczywiście z wiekiem zaczyna nam go ubywać. Dlatego dostarczamy go z zewnątrz po to, żeby była ta możliwość wiązania wody w tej skórze. Dbamy o to również za pomocą tej pielęgnacji, żeby mieć właściwy skład tej części tłuszczowej naszej bariery hydrolipidowej, czyli żeby dostarczać niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. I w ten sposób skóra, pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać upływu czasu, nie jesteśmy w stanie w sposób naturalny sprawić, żeby skóra się kompletnie nie starzała. Jesteśmy w stanie sprawić, żeby starzała się dużo, dużo wolniej i żeby ten proces nie był dla nas przykry, tylko żebyśmy obserwowali zmiany, które następują z czasem, z przyjemnością, że ta skóra po prostu wygląda dobrze. Wygląda dużo młodziej niż zapisane w PESEL-u. Kiedyś ukułam takie powiedzenie, że jedną z chorób, ze zjawisk, które nas dotyka, to jest PESELOZA. PESELOZA, czyli zwiększanie się PESEL-u, zwiększanie się ilości świeczek na torcie w dniu urodzin. Natomiast z tymi produktami ta PESELOZA w ogóle nas nie dotyczy, ponieważ skóra po prostu skutecznie jest wspierana w sposób naturalny, z wykorzystaniem, z poszanowaniem jej naturalnych mechanizmów obronnych, no właśnie w walce z tymi procesami, które są wpisane w naszą genetykę. Więc my w Perfect Colu, okej, przyjmujemy do wiadomości, że czas płynie, ale mówimy bardzo zdecydowane nie upływowi tego czasu, a właściwie skutkom upływu czasu. I tutaj na szczęście są to tylko 4 produkty, więc mieszczą mi się w ręku. Bardzo prosta pielęgnacja. Pielęgnacja, którą też doceniają panowie. Kiedyś usłyszałam, że to takie niemęskie się pielęgnować kosmetykami. Natomiast panowie, którzy doświadczyli dobrodziejstwa i komfortu, jaki niesie ze sobą używanie tych produktów, mówią o tym głośno i tu widzę w komentarzach, pojawiają się dokładnie komentarze panów, którzy doskonale wiem, że używają naszych produktów, że tak, że jest to pielęgnacja dla panów. Można się golić na kolagenowym żelu do mycia twarzy, panowie, z pełnym komfortem. Skóra przetarta tonikiem kolagenowym, powiem wam dziękuję, szczególnie ta, która przed chwileczką została podrapana żyletką. Nałożenie kropli kolagenu sprawi, że odzyska swoje fantastyczne napięcie, jak również można nałożyć odrobinę kremu do twarzy po to, żeby odzyskać komfort, odbudować barierę hydrolipidową. Także nie trzeba się nawet kolegom przyznawać, chociaż powiedzieć im, dlaczego warto korzystać z pielęgnacji Perfect Cole, jeżeli korzystacie. Produkty, które dostosowują się do potrzeb skóry. Produkty oparte o adaptogeny, czyli takie składniki, które inteligentnie działają, współdziałają z każdą skórą w zależności od jej potrzeb. Produkty,
bogate w peptydy biomimetyczne, czyli takie związki, które naśladują budowę naszej skóry, i w efekcie mamy pielęgnację, która bardzo mocno powstrzymuje upływ czasu. Moi drodzy, ściskam Was bardzo gorąco. Cieszę się, że tak licznie wzięliście udział w dzisiejszym live'ie. Wiem, że wiele z Was kocha te produkty. Opowiadajcie o tym sami, dlaczego te produkty kochacie. Jest to fantastyczna przyjemność móc pracować z takimi produktami i polecać takie produkty. Także to jest coś, co ja osobiście bardzo, bardzo kocham w swojej pracy. Czyli właśnie takie możliwości, jakie stwarza dla naszej skóry właściwa pielęgnacja. Bardzo serdecznie zapraszam Was na najbliższy live 20 kwietnia w poniedziałek o godzinie 12. Jak już wcześniej zapowiadałam, będziemy mieć fantastycznego gościa, a mianowicie pana doktora Jakuba Lisowskiego, specjalistę od szeroko rozumianego aparatu ruchu. I z panem doktorem będziemy rozmawiali o tym, jak zadbać o siebie, o swój aparat ruchu, o swoje stawy, o swoje kości, a przez to o swoje samopoczucie, wtedy, kiedy mamy ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o uprawianie sportu czy dbanie o siebie w taki fizyczny sposób. Jak to robić w warunkach domowych, oczywiście również przy wsparciu suplementów Perfect.com. Także życzę Wam pięknego dnia, pięknego nadchodzącego weekendu. Mam nadzieję, że będzie on takim czasem, który spędzicie dobrze. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w poniedziałek.